Hakansson. Rozpędza się znowu Astoria. Kleiber tym razem z góry. Świetnie te kontry przeprowadzone. Stelmet słynie z nacisku na całym boisku, ale kiedy przedrze się zespół przez pierwszą linię obrony, potem trzeba być aktywnym i... Lepiej Adam Kemp, ależ blok Amerykanina, no straszy, straszy. W ten sposób Astoria kontratakuje świetnie. Kleiburn wsadza z powietrza po dobrym podaniu Waltona. Dobra sekwencja. Nad tym elementem będzie pracował trener Spasew z młodym zawodnikiem, ale proszę bardzo, gdzie my jesteśmy? No i tutaj prawie jak bardziej utytułowany prawnik. Budżet zakłada jeszcze jakąś korektę, ale cały czas tam na ekranach śledzi rynek, no i to nie jest sztuką zrobić zmianę po prostu, żeby zrobić zmianę. Musi być odpowiedni gracz. No teraz obrona tej akcji dwójkowej polegała też na tym, że pod Kleibernem. Jest koszarek. Jest znowu Gordon, czeka na reakcję obrony, zdążył. Kemp niesamowite i Kleibern jest w kontrze. Prawą ręką wbija piłkę do kosza. No to jest właśnie cała historia. Ten Kemp, który zamyka tam okno, który nie wpuszcza nikogo pod kosz i potem biegający. Na parkiecie. Świetnie Walton i od końcowej linii Kleiburn. Doskonała akcja. Pierwsze punkty Hydrotraku w drugiej kwarcie zdobyte po prawie 3 minutach. Tymczasem piękna asysta kozłem. Od Marcina Nowakowskiego do Chrisa Kleiberna. Świetna ucieczka. Strefami włocławianie szukają pozycji. Zawodnicy Astorii, Dorian Schüttenholm, Walton, Kleiburn. Ładny zwód i Chris Kleiburn za 3 punkty. Rondo z syreną. No takie polowanie na wolne pozycje, trochę szalone. No ale czyż tak nie ma wyglądać Astoria Bydgoszcz w tym sezonie? Zobaczmy jeszcze raz na ten rzut. Świetny zwód, trudny rzut. No i jest 48-50. Dał sobie Anvil rzucić aż 48 punktów w pierwszej połowie. Na boisku ponownie. Najlepszy strzelec tego meczu w pierwszej połowie. Kleiburn jakżeż wysoko złapał tę piłkę i znowu z góry. Skrzydłowy Astorii. No to Dziuc ładnie się przywitał teraz. Stratą z autu. Tak, na nowym rozdaniu. Ale być może...